Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak słyszycie, dalej nie mam wyloczonego głosu. Jest jakaś masakra, nie potrafię sobie z tym głosem poradzić. Piję syropy, biorę jakieś tabletki, wiem co chwilę miód. I jakby nic nie działa na ten głos i dalej on jest zryty. No ale jest już tak lepiej niż kilka odcinków i kilka dni temu. W dzisiejszym vlogu pójdziemy sobie na zakupy, ogarniemy trochę siebie, porobimy kilka fajnych rzeczy. Ale zanim wyjdziemy z domu, to muszę ogarnąć jedną rzecz. A mianowicie, chciałam się rano pomalować i wiecie, tak ładnie ogarnąć, bo chyba od 2 tygodni w ogóle się nie malowałam. Ale okazało się, że po pierwsze w żadnej łazience nie mamy jeszcze lustra. A po drugie nawet nie mam gdzie rozłożyć tych kosmetyków. No bo nie mam po prostu takiej przestrzeni. Więc idziemy teraz na górę złożyć toaletkę, która będzie stała u mnie w biurze. I sobie w niej ładnie poukładam wszystkie kosmetyki. I będę też o krok bliżej do zakończenia wykańczania mojego biura. Bo tam jest jeszcze kilka rzeczy, ogarniecie. I właśnie ta toaletka była jedną z tych rzeczy. Więc idziemy na górę poszukać tego kartonu i idziemy składać. Mam już 2 kartony z toaletką. To jest jeden, tam jest drugi. Ja ogólnie tą toaletkę zamówiłam przez internet. Nie widziałam jej nigdy na żywo. Jestem bardzo ciekawa, jak ona będzie wyglądać. Wiecie, jak już ją postawię. O, mamy nogi. Teraz złożymy te nogi, żeby one już sobie stały gotowe. I wtedy weźmiemy się na górę. Dobra, dół mamy skręcony. Powiem wam, że zajęło mi to tyle czasu, bo mam tylko takiego małego imbusika. Nie mogę znaleźć żadnych narzędzi w garażu, więc musiałam to robić właśnie tym imbusikiem i było to naprawdę czasochłonne. To odsuwamy i bierzemy się za to. Widzowie, jedzie do mnie tata, więc on mi sobie pomoże. Powiedział, że zaraz da mi narzędzia, czyli wkrętarkę, że mogę sobie to wkręcić. A tymczasem włożę sobie kołki i w ogóle do kołków dostałam klej. Wlewamy w dziurkę klej. I ja widzę, spróbuję to wkręcić śrubokrętem. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Chyba muszę poczekać to wkrętarka, bo to nie ma sensu. Byłam jeszcze raz przez chwilę w garażu i udało mi się coś znaleźć. Nie wiem, czy to jest wkrętarka, czy to jest... Nie mam pojęcia, co to jest. Ale wygląda, jakby ją wkręcać, więc chyba jest git. I chyba to złożymy. Czemu to nie chce wkręcać mi? O, wkręciła! Teraz już pójdzie z drugi. Dobra, ogarnęłam już całość. Zostało mi tak naprawdę włożyć szuflady do środka i przykręcić to do siebie. I chyba najpierw przykręcę jakby spód do całości i dopiero wtedy wkręcę sobie na spokojnie szuflady. A tak mi się wydaje. Dzień dobry. Dzień dobry. Rewizja, kontrola jakości przyszła. Spędzę 2 godziny, przyjemnie mi teraz. To ty chcesz to sprawdzić. Więc tak, najważniejszy zawsze jest fundament, podstawa. Podstawa ma huśtawki nastrojów. Jest niestabilna emocjonalnie. Nie akceptuję. To będzie na tym, tak? To jest tak zwany tip on. Wie pani, co za jej działa system tip on? Się wklikuje i wklikuje. Tak, wklikuje i wklikuje. Czemu on się tak szybko odklikuje? Co pani zrobiła? Paweł, byś przestań. Dobra, a szyna? Ona nie ma wolnego domyku? Paweł, to jest toaletka za 300 zł. Nie, ładnie zmontowałeś. Ty potrafisz składać meble. Widzowie, Ola taką szafę wielką zmontowała. A, nie możemy jej pokazać. No nie, ale kiedyś pokażemy. Ale taką szafę zmontowała sama, naprawdę, u ciebie ma talent do mebli. Ładnie będziesz miała w tym biurze, nie mogę się doczekać i zobaczyć cały efekt twojego biura. No ja też, widzę pewnie też, więc subskrybujcie kanał, bo nie kolejny, ale następny odcinek to będzie właśnie z biura. Nie mów hop, ktoś ci musi jeszcze tam kilka rzeczy zrobić. Dobra, widzowie, wracamy do roboty. Nie ma gadania, nie ma opierdzielania się. Ej Paweł, chyba będziesz musiał pomóc, bo teraz są, nie ma dziurek. A jak są dziurki, to jest łatwiej. Jak nie ma dziurki, to jest ciężko. No gdziekolwiek, właśnie fajnie jak nie ma dziurek, bo możesz gdziekolwiek zrobić dziurki. No tak nie działa, misio. Pomogę ci, no. Mam mierzyć czy na oko kręcić? Na oko, no. Padła śrubka i zginęła. Paweł, ja pier... No nie no, wyciągnij. No dostałaś bez magnesu! Czemu dalej ci do magnesu? No to idź ci sam załatw. Nie wyciągniesz tego już. Jak ty chcesz to wyciągnąć? Ha? Jeszcze jedna. Ja już sobie to wkręcę chyba śrubokrętem. No to nie wkręcisz tego niczym bez magnesu. No to idź po magnes do taty. Ja nie umiem mu wytłumaczyć, co ja chcę. Daj śrubokręt. Nie da rady wkręcić śrubokrętem. Nie no, nie da rady, bo nie ma magnesu na końcówce śrubokrętu. Fajna końcówka magnetyczna. Żeby śrubkę trzymała. Jak mamy to wkręcić? Spokojnie. Chciałam to złożyć, poukładać te kosmetyki, pomalować się. Tak naprawdę muszę to złożyć i wychodzić już. Ale to dobrze, bo ty najpiękniej wyglądasz bez makijażu. Oho, idzie tata. Jestem bić. Cała rodzina składała. O, dupa zbita. Jak to wyciągnąć teraz? Nie, to musi być stołacz na ziemi, a to wstawiasz u góry, a to przykręcisz u dołu. Tak, to tak zrobię. Dobra, wszystko jemy. I welcome. Thank you. See you later. Alligator. Nie da się tego zrobić. No to co teraz? Nie da się.
nie mam cierpliwości do tego. Tak detaliczna rzecz, a mi się telepią ręce po prostu. Ja mam trzęsi łapy i moja trzęsi łapa tego nie ogarnie. To jak lutowanie, nienawidzę lutować. Oho, nie ma prądu. Czy wy to wkręciliśmy? Dziewczyno, ja takie rzeczy robiłem za mało lata, ja takie rzeczy są proste. Aha. Nie mam cierpliwości do tego. Robię to, niestety nie udało się tego wkręcić. Wkręciliśmy tylko dwie śrubki, a reszta na mnie idzie, więc zostawiamy to teraz. Bo ja muszę wychodzić z domu, bo muszę jechać zrobić paznokcie. Zobaczcie, co się dzieje. No, ta ręka jest jeszcze okej, ale patrzcie na tą rękę, ja tu w ogóle nie mam paznokci. Więc idziemy właśnie zrobić nowe paznokcie, żeby były ładne, piękne. Bo przeprowadzka pokonała moje paznokcie. Zaparkowałam i idę już na miejsce. I stwierdziłam w trakcie drogi, że chyba dzisiaj zmienię kształt tych paznokci, bo cały czas ostatnio rosną kwadraty i one mi no, pykają po bokach i wydaje mi się, że po prostu migdałki będą lepszą opcją dla mnie, więc jeżeli będzie miał wystarczająco czasu, to właśnie dzisiaj zaszaleję i zmienię sobie kształt. A jeżeli chodzi o kolor, no to tradycyjnie jeden kolor. Jestem już po paznokciach, niestety nie starczyło nam czasu, żeby zmienić kształt, ale mam takie, o, ładne paznokcie brązowe. Kiedyś taki kolor miałam i bardzo mi się podobał i bardzo fajnie mi się go nosiło, więc stwierdziłam, że zrobię go jeszcze raz. Teraz pojedziemy do galerii, bo muszę kupić mnóstwo rzeczy do domu. Jakby mam taką długą listę, że to jest jakaś faza kręgi, nie wiedzia. Kosz na pranie, wycieraczkę, jakieś takie rzeczy. I to są takie rzeczy, które muszę kupić, bo rzeczywiście do codziennego życia ich nam brakuje, więc idziemy teraz do galerii. Jestem już w galerii i stwierdziłam, że z racji tego, że mam dużo zakupów do zrobienia, to po prostu nie będę się skupiać na nagrywaniu, tylko skupię się na zakupach i wam będę pokazywać, jeżeli rzeczywiście coś konkretnego znajdę. Co będę kupować? Widzowie, Paweł mnie udusi. On mnie wyrzuci z domu. To jest jakaś masakra, co ja robię. Ja zamiast kupować rzeczy z listy, rzeczy do domu, to tak. Mam tutaj trzy siatki pełne rzeczy do kąpieli, jakichś zapachów i tak dalej. Oprócz tego właśnie przyszłam do Mango kupić sobie kurtkę. I zamiast kupować rzeczy do domu, ja kupuję rzeczy dla siebie. Ale to nie moja wina, że nie było nic w tych sklepach, w których byłam. Stały jeszcze dwa ostatnie sklepy, czyli Home & You i Homla. I mam nadzieję, że tam się coś uda znaleźć z mojej listy, bo jak je to Paweł będzie złe. No i w Home & You udało mi się znaleźć kilka rzeczy, na przykład takie miseczki dla piesków. Wtedy my już chyba jesteśmy z Pawłem starzy, bo ostatnio stwierdziliśmy, że chcemy sobie kupić chlebak, bo nie mamy gdzie wkładać pieczywa. I właśnie teraz stoję przed chlebakami i zastanawiam się, który wziąć. I chyba weźmę taki. Udało mi się znaleźć kilka rzeczy. Są to takie rzeczy głównie kuchenne, więc stwierdziłam, że jeszcze podjadę do dwóch sklepów, czyli do Leroy Merlin i do Agatha Meble, bo muszę jeszcze dokupić kwiatki, wycieraczki i tak dalej. Więc to nie koniec zakupów, zaraz jedziemy dalej. Tylko muszę coś koniecznie zjeść, bo jest godzina 18, jeszcze dzisiaj nic nie jadłam. Jestem już mega głodna, więc idziemy szybko zjeść i wtedy jedziemy dalej na zakup. Jestem już w Leroy i tutaj, o, proszę bardzo, na samym wejściu wycieraczka taka zwykła, klasyczna, bierzemy. Oprócz tego na zewnątrz chyba weźmiemy coś takiego, bo taka wycieraczka może być zbyt mokra, więc taka będzie spoko. Bierzemy jeszcze takie dywaniki do łazienki górnej. Próbuję w każdym sklepie znaleźć taki dozownik do płynu do mycia naczyń, ale nigdzie nie ma nic ładnego. I chyba po prostu przez internet zamówię ten, który widziałam w Home & You, bo ten mi się najbardziej podobał. Jestem na dziale z kuchnią. Kupię jeszcze może jakieś pudełka, jakieś takie rzeczy, które są potrzebne nam do takiego, wiecie, funkcjonowania. I lecimy kupić najważniejszą rzecz tutaj, czyli kwiatki. Jestem już na dziale z roślinkami i teraz tak, potrzebuję na pewno kwiata do salonu na szafkę RTV. Oprócz tego potrzebuję kwiata jakiegoś dużego do sypialni i może coś do mnie do biura, ewentualnie jakieś takie małe roślinki do łazienki i do Pawła do biura. Więc potrzebuję tego naprawdę sporo i nie wiem co wziąć. Dobra widzowie, ja idę się przejść po całości, zobaczyć co tutaj mają, co jest fajne. Pokażę wam jak już zajdę wszystkie roślinki. Dobra widzowie, mam już wybrane rośliny. Tą wzięłam do sypialni, tą wzięłam na RTV-kę. Tak jak kaktusy wzięłam do Pawła, a to w sobie nie wiem czemu wzięłam, po prostu jest ładne. Pokażę je wam w całości w domu. Idę teraz do kasy. Mam nadzieję, że mi się to wszystko zmieści do auta. Ogólnie to nie jest aż tak źle. Dwie roślinki są już w aucie. Tutaj jest ta wielka donica. Został mi tak naprawdę ten kwiat i wycieraczki. I tego kwiata chyba dam po prostu do przodu, bo wydaje mi się, że tam będzie najbezpieczniejszy. A, ale to kuje. O Jezus, kaktus mi ukuł. Dobra, wszystko mam. Oprócz tego wielkiego kwiata. Dobra, widzowie, jako tak go włożyłam. Wstawię go trochę dalej. I będzie git. No dobra widzowie, zakupy zrobione. Jedziemy do domu wszystko układać. Co to jest, głośnik? Chlebak. Chlebak? Chlebak. No bo rozmawialiśmy o tym ostatnio, że nie mamy gdzie wkładać chlebak. Ja myślałem, że ty jaja robisz. Co ty, boomer, już taki stary jesteś? Ja, chlebak. To patrz jaki fajny. Patrz, co wkładasz tu chleb. Ale demonstracja. No zajebisty jest. Fajne, no super. Patrz, kwiatek kupiłam. Fajny, bardzo ładny. No ten idzie tutaj. Tu? No.
No wygląda trochę lepiej teraz, ale dalej jest za mały, uważam. Nie może ten być taki wielki, bo tu jest wielki. No mam problem w ogóle, co tu postawić na tej półce. No, kwiata, bez tu już nie ma problemu. O, to też możesz sobie wziąć jak chcesz. Do siebie. Spoko, wezmę. Kupiłam ten zapaszek do łazienki. Jeden i drugi. I chyba ten będzie ładniejszy. Bo jest złoty, będzie pasował tu. Dobra, Zukul, bo ja mam montaż. Coś ciekawego, najważniejszego, czy te zapaszki będziesz mi pokazywać? No dużo rzeczy kupiłam, no. Miski dla piesków. Takie? Nie, to jest dla ciebie. To jest prezent dla ciebie, zobacz. Możemy sobie pueblo zrobić w domu. W następnym vlogu, widzowie, robimy kolację z pueblo w domu. Ładne miski będziecie mieli. A dogi! Ja się zastanawiałem, co tu jest napisane. Patrz. A tu dog. Czyli to będzie dla Rico, a to będzie dla Skipera. No tak. Wochaj. Po co kupiłeś dwa zapachy? Bo najpierw kupiłam ten, a potem zobaczyłam, że ten jest cały złoty. A co z tamtym? Użyję go później. Kupiłam jeszcze do kąpieli takie coś i dostałam zapaszki dwa. Po kiego grzyba nam takie coś do kąpieli? Bo ja mam wannę i będę się kąpać. O, kupiłam nam... Wagę nową, ściągaczkę, przydatna rzecz, tak? To przydatne, no. Jeszcze takiego kwiata. Po co tyle kwiatów nam? No, tamten jest do sypiali, a ten nie wiem gdzie, po prostu był ładny. I kiedyś mówię, że ci się podoba, więc ci go kupiłam. Nie mamy gdzie go postawić, tak szczerze mówiąc, ale mi się podobał. Ja mam pytanie, ile ty na to wszystko wydałaś? A czy to jest ważne? Jest istotne. Nie. To idzie z naszego wspólnego budżetu. Nie, to idzie z budżetu odcinka. Tak? No nie, ze wspólnego. No to tym bardziej, no nie no. No zobacz, zobacz ładny kwiatek. Po co nam nowa waga za 60 zł, skoro aktualna działa? Po co nam płyn do kąpieli? Co to jest? To jest to nawet nie świeczka, to jest kruche. To jest do kąpieli. Na strychu mamy 20 litrów pura. Nie możesz w purze się kąpać? Nie, to jest kokosowe do kąpieli. Jeszcze kokosowe. Ładnie mi pachnie, chciałam takie. Ile wydałaś? Nieważne. O, jeszcze kupiłam na wycieraczki i jeszcze takie na papier i resztki. No to akurat przydatne. No widzisz, same przydatne rzeczy. No i jeszcze tutaj takie maseczki i do kąpieli. Zobacz, takie bomby takie do kąpieli wziął. Bombową, uuu. Możesz to oddać? A czemu oddać? To jest wielkie, niepraktyczne i wygląda na cholernie drogie. Patrz, jeden chlebek, drugi chlebek, trzeci chlebek, zamykamy. Gdzie to ma stać? W szafie tutaj. Jak... Już myślałem, że na zewnątrz, żeby mi to wystawić, to bym cię po prostu... Ile to kosztowało? 129 zł. Ile? No ale zobacz, to drewno, no. Porządne. Następnym razem idę z tobą na zakupy, dobra? No fajnie by było, ani że ja wszystko sama muszę kupować. Następnym razem idziemy razem kupić dodatki. Takie wiesz, typu jakieś ozdóbki, wazoniki, takie rzeczy, dobra? Dobrze. Nie, ale tak serio, ten chlebak to ja bym oddał. Serio? No 130 zł za pudełko kwadratowe czapy. Dobrze, to idzie z mojego budżetu. Ja zawsze chciałam mieć chlebak i teraz go mam. Dobrze, że to reakcja się to złoży na ten chlebak. Co robisz z tym kwiatem? Nie, no ten jest ładny, to już prędzej bym tam tego oddał, a tego tu postawił. Czemu no, ten nie stoi tam? Będziemy oddawać. Czemu nie? No bo im będzie przykro. Ale my nie mamy gdzie tych kwiatów trzymać, mamy zawalony dom kwiatami. W każdym miejscu, gdzie się da, mamy kwiaty. W poprzednim mieszkaniu było to samo, nakupowałaś kwiatów, połowa zwiędła, bo nie dbałaś, a połowa poszła do rodziców, bo nie było gdzie ich postawić. Dobrze, to ja sobie tamte włożę do siebie, do biura. I doniczka teraz nie pasuje. To weź od tamtego, nie, to są takie same. No i co, i to lepiej wygląda? No oczywiście, że tak. Tu takiego ananasa byś miał, co to jest, palma? Palm Springs? No to po co to kupiłeś, skoro na to narzekasz? No bo to będzie fajnie pasować do twojej dżungli. Jak to nie zmieści się u mnie nigdzie ona? Dobrze, niech to tu zostanie sobie, a ja wezmę tego do siebie. Będzie mi pasował. I on pójdzie z mojego budżetu. A zobacz, jak ładne to kupiłam. No właśnie to, ale poczekaj, bo po pierwsze miałaś kupić tutaj coś złotego. No a to nie jest złoty? Jaki to jest? To jest, nie wiem, karmelowy. Gdzieś jakiś karmel? Jedyne złote, co jest tutaj, to to! Patrz, złoto, złoto. Jasne złoto. Dupa nie jasne złoto. O, zobacz, patrz, patrz, a widzisz? No ale dalej to jest złoto, a to jest już taki bardziej srebro. Jaki srebro? No dobra, ale po pierwsze miałeś tu kupić coś złotego, po drugie to mi nie miało śmierdzieć, ja tu sram, ja nie wytrzymam w tym zapachu. No właśnie, ja nie wytrzymam zapachu po twoim smrodzie. Weź, mamo, no. No niech zostanie, ale będzie lądować w salonie, bo nie wytrzymam tutaj srając. Nawet nie będziesz tego czuł przy twoim smrodzie. Fajne zakupy? No kupiłam fajne rzeczy. Drugi raz, kiedy Ola ma się zająć dodatkami w domu. Drugi raz Ola idzie do sklepu, kupuje wszystko, a później część rzeczy ląduje
bez sensu. Wszystkie to są potrzebne rzeczy. Myślałam o tym, że były przydatne, ale nie kupiłam wszystkiego z listy, bo nie było. Odłożyłam już pieską miseczkę. Na usłyszę, mówiliśmy wam, że bezsensowna jest ta półeczka i że nie mamy co na niej położyć. I pisaliście w komentarzach, że fajnie było właśnie tam postawić miskę dla piesków, żeby była ona taka ukryta. I rzeczywiście jest to spoko sposób. Oni też się nauczyli, że tam już jest miska i tam mają cały czas picie. Idę rozłożyć resztę zakupów i wtedy zabieram się za pakowanie, bo jutro z Pawłem, z Natalią, z Karolem, z Maxem i z Piotrkiem jedziemy na mini wakacje, wybieramy się do Zakopanego i oczywiście nie jesteśmy z Pawłem w ogóle spakowani, więc musimy się spakować. Na szczęście lub nieszczęście jest tam w miarę ciepło, bo być około 10 stopni jak tam będziemy. Ogólnie myśleliśmy, że tam będzie, wiecie, śnieżnie, że będzie mróz, że będziemy siedzieć na skuterach śnieżnych, na nartach, a się okazuje, że w Zakopanem jest 10 stopni, co jest plusem i minusem, bo jakby minus, że nie ma tego śniegu i nie spędzimy tak fajnie tych wakacji zimowych, a z drugiej strony fajnie, bo jest w miarę ciepło i nie trzeba brać tych wszystkich takich zimowych rzeczy ze sobą. Ja lecę odłożyć wszystkie kwiaty, wszystkie rzeczy do góry i widzimy się przy pakowaniu. Dobra widzowie, przygotowałam już Pawła ciuchy. Z tego co wiem, to Paweł z Karolą będą chcieli jeździć na snowboardzie, bo raczej stoki narciarskie są osierzone, więc oni będą sobie zjeżdżać, więc jeszcze musimy pojechać do mieszkania, żeby wziąć takie spodnie narciarskie. Spakować Paweł było łatwo, no bo Paweł ma wszystko już ułożone w swojej szafie. Ja niestety wszystkie moje ciuchy mam porozwalane tutaj, bo jak się tu wprowadziliśmy, to pierwsze była pora. Po drugie, cały czas nagrywałam, więc nie miałam za bardzo czasu, żeby właśnie sobie tutaj poogarniać, więc ja muszę powyławić rzeczy tutaj z kartonów i mam nadzieję, że uda mi się znaleźć coś sensownego, żebym jakkolwiek wyglądała na tym wyjeździe. Dobra, moje rzeczy też już są przygotowane. Musimy tylko jeszcze z mieszkania zgarnąć buty, rękawiczki, czapki, takie kominiarki, które mamy. I ty chcesz jeździć na snowboardzie, nie? No. Czyli trzeba wziąć jeszcze spodnie na snowboard. To wiesz? No to z mieszkania trzeba. A, musimy jechać tam. Musimy jechać z mieszkania, no. A ty co? Ja jestem twoim cesarzem. Właśnie cesarzem, no. Kobieta, to zrób mi obiad. To jest ta pierwsza. Dobra, jedziemy wtedy na mieszkanie. Jedziemy. Mam tutaj przygotowane spodnie narciarskie, odzież termiczną, takie kołnierze, kominy, jak zwał, tak zwał. Nie wiem, czy to będzie potrzebne, bo ogólnie, tak jak mówiłam, ma być tam bardzo ciepło. Ale może być tak, że będzie śnieżyca nagle i będzie załamanie pogodowe i będzie zimno i będziemy tego potrzebować. W ostateczności mamy planszówki, będziemy siedzieć w domku i grać. Tak, no, bierzemy też planszówki. W ogóle pierwszy raz jedziemy na wakacje z Karolem i z Natalią. No. Znamy się tyle lat i nigdy, nigdzie nie byliśmy. Fajnie, ja czuję, że mam wspólny dobry vibe. Czwórka boomerów, nie? Tak, czterech boomerów, którzy się dogadują w każdej kwestii, także raczej tutaj też się dogadamy i będzie fajnie. No tylko dwójka dzieci będzie z nami. Mimo, że prawdziwie jest w naszym wieku, to jest bardziej bliżej Maxa mentalnie niż nas. Tak, no. Taka dwójka dzieciaków z nami jedzie. No. Ale dobrze, oni ożywiają atmosferę i odmładzają nas tak, trochę. Tak, no, trochę tak. Dobra, kochani, kończę dzisiejszego vloga, bo jedziemy do domu, pakujemy się. Ja lecę spać, bo jeszcze idę pracować, a ja muszę się wyspać, żeby móc jeździć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Subskrybujcie, pa, pa.